Siemanko, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak odrestaurować słupki Piano Black, nie używając w ogóle polerki. Zostańcie do końca, zapraszam. Słupki Piano Black mają to do siebie, że bardzo się rysują, więc często zabezpieczamy je bezbarwnymi foliami ochronnymi PPF. My działamy na foliach Lumara. Dzisiaj pokażę Wam, jak zabezpieczyć taki słupek i zaczniemy od początku, czyli od zrobienia szablonu, tak żeby nie docinać na słupku. Oczywiście są dwie metody, można to dociąć na miejscu, natomiast pokażę Wam, jak zrobić to bez docinania na lakierze czy tam na słupku. Potrzebujemy do tego papier transportowy, to jest taki zwykły papier do ploterówki, do przenoszenia napisów ploterowych. Oklejamy sobie słupek tak, jakbyśmy go oklejali po prostu folią wylewaną i potrzebujemy dojechać wszędzie do krawędzi. Następnie bierzecie sobie, to jest zwykły ołówek, i ołówkiem, boczną krawędzią, odrysowujemy sobie obwód słupka. Dzięki temu zaznaczymy sobie szablon, który będziemy musieli wyciąć. Ok, mój szablon jest gotowy, teraz muszę go przenieść na folię. Tutaj ten papier ma to do siebie, że jak się sklei ze sobą, to bardzo ciężko jest to rozkleić, więc najlepiej od razu prysnąć sobie na klej wodą. Tak samo pryskamy sobie na folię i układamy nasz szablon. Wyraklowujemy wodę, tak żeby nam się papier przykleił do folii. Następnie bierzemy nożyk, łamiemy ostrze. I bardzo ważna kwestia, szablon musi być mniejszy do około o milimetr niż to, co narysowaliśmy, bo jeżeli będzie w tych samych wymiarach, to będzie wystawała folia poza krawędzi i może nam się odklejać. Więc docinamy milimetr od krawędzi dookoła. Można to zrobić od linijki albo odręcznie. Narożniki, pamiętajcie, że zawsze muszą być zaokrąglone. Jeżeli nie zaokrąglimy narożników, no to gdzieś na myjni na przykład może nam się folia poderwać, jeżeli będzie ostry narożnik. Ok. I ostatnia krawędź. Papier ściągamy, bo nie będzie nam już potrzebny. I teraz musimy doczyścić słupek. Ja już mam odtłuszczony, więc tylko pryskam alkoholem. Ściągam. I tak naprawdę słupek mam gotowy do wklejenia folii. Ok, woda z Johnsonem na słupek. Tak samo naklej. Dodajemy troszkę alkoholu, żeby nam się szybciej folia przykleiła. Pozycjonujemy. Woda z Johnsonem na zewnątrz. Ustawiamy tak, żeby wszystkie krawędzie były równoległe i powoli wyraklowujemy całą wodę. Pierwszy przejazd delikatnie, natomiast drugi możecie już mocniej. Ok, następnie bierzemy mikrofibrę,
osuszamy. Ok, słupek mamy gotowy. Dla porównania, jeden jest bez folii, drugi jest z folią. Sami zobaczcie, jakie są efekty. Sami widzicie, ile folia PPF po nałożeniu redukuje drobnych rysek, a oprócz tego podbija kolor i nadaje jeszcze szklistości, więc wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo dobre, jak nie najlepsze rozwiązanie na to, żeby ochronić sobie pianobleki. Jeżeli chcielibyście poznać więcej technik odnośnie bezbarwnych folii ochronnych, zapraszam Was wszystkich na naszą platformę szkoleń online na wrapserakademii.com. A jeżeli to wideo Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco, wbijajcie na nasze media społecznościowe, udostępnijcie to wideo, żeby nasza grupa wrapserów się rozrastała i widzimy się w następnym vlogu. Siemanko! Ok, następnie bierzemy mikrofibrę, której nie mam.